Zamku Królewskim. Będzie wielka warszawska iluminacja. Ja jestem zachwycony w ogóle tą imprezą i w ogóle takimi akcjami w Warszawie. Jak się wychodzi na ulicę i te ulice świecą, świeci piękna choinka, to rzeczywiście aż się chce żyć. I śledzę i co roku przychodzę na wielką iluminację, pojawiam się, trzymam kciuki, żeby wszystko się udało odpalić. A co ci się w tej choince najbardziej podoba? No te bomby. Genialna jest! Jezu, fajniejsza niż rok temu. Lata, które jestem w Warszawie, to jest najlepsza choinka. Bardziej nowoczesna, taka bardziej elegancka. Kolorowa, świetlista, taka jaka powinna być. Jeszcze nigdy nie było takiej ładnej. W zeszłym roku nie widziałem, teraz jest po prostu perfekcja. Szliśmy 2 godziny tutaj, żeby zobaczyć tą choinkę. Boki mi się bardzo podobają. Choinka, choinka, la 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 la. W nocy, jak ściemni się, to jest naprawdę wspaniały widok. Idealne miejsce na randkę? Oczywiście. Świat bardzo pięknie, bardzo fajnie jest oświetlony. Kolorowo, wreszcie wygląda Warszawa jak miasto europejskie. Tu jest jak w niebie. Jest bardzo romantycznie, kolorowo, tak już świąteczny nastrój. Podoba nam się strasznie. Jesteśmy bardzo zadowoleni, dlatego postanowiliśmy zabrać nasze dziecko, bo jest to jego pierwszy taki spacer. Na szczęście, na zdrowie, na to Boże Narodzenie, co by się Wam darzyło, sytko boskie stworzenie. W każdym kątku po dzieciątku, a na piecu troje, i no co byście nie podzieli za to wtore moje. Co byście byli weseli, jako w niebie anieli. Haj!